Witam. Chciałem pokazać korpusy styrodurowe. Przeglądając różne filmy na YouTubie, chciałem spróbować swoich sił w zakresie wykonania korpusów styrodurowych. I zakupiłem styroduru 3 cm grubości, do którego wykonałem drewniane listwy podobne do tych użytych przez Tomasza Ścigiennego, też podpatrzonych na YouTubie. Tak samo docięte jak u niego. I również podszywane zszywaczem, to jak u niego. Nie wiem, czy będzie widać. I tylko postanowiłem, żeby moje korpusy były kompatybilne z korpusami Wilsona, czyli muszą mieć 35 mm grubość ścianki, a styrodur, jak wiemy, jest trójka. A więc postanowiłem wyfrezować tutaj w tych listwach takie ubytki 5 mm po to, żeby osadzić tutaj płytę sklejkę lub jakąś pilśniową. A więc styrodur 3 cm, a ta listwa na dole ma 35 i ten ubytek 5 mm u góry to samo ubytek, tu jest zewnętrzna ściana, tu wewnętrzna. Dlatego tak postanowiłem zrobić, ponieważ ten styrodur jest dosyć miękki, to jest taki trochę lipny materiał. Wydaje mi się, że pszczoły go będą zgryzać, na różnych filmach i forach pisze, że go zgryzają. I postanowiłem zabezpieczyć go od wewnątrz sklejką, także na pewno będzie ekstra się to trzymać i prawie że jak drewniany ul. Z kolei z bardzo dobrą izolacją termiczną. Cały korpus jest wykonany, tak jak mówię, w środku obity sklejką 5 mm. Także to wszystko bardzo fajnie jest zabezpieczone, a z kolei bardzo dobra izolacja termiczna. I tak jak mówię, jest w całości kompatybilne z korpusami styropianowymi Wilsona. Także troszkę podpatrzonych rzeczy z internetu i sklejka dołożona przez siebie i wyszedł bardzo fajny korpusik. Kupiłem na próbę 3 takie płyty w Castoramie po 15 zł za sztukę, z czego wyszło mi 8 korpusów 18 wielkopolskich skróconych do 18 cm. I z tego co widzę, to bardzo fajnie w liście krótko pszczoły mają, super. Na próbę miałem zrobione również drewniane z pojedynczej deski, ale widzę, że troszkę wolniej w nich się rozwijają pszczoły. No, tu jest moja miodara, którą wcześniej pokazywałem na 25 ramek. Już skończona. Sterowanie. Pokrywa. I wszystko fajnie. Gotowe do sezonu. Miód już jest. Jeszcze chwilkę i będziemy wirować. Zobaczymy, jak to wszystko się będzie w tym sezonie rozwijać. I takie to oto nasze ścianki przy korpusie i te listwy. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.